Dzień dobry Państwu. Kolejne wydanie magazynu sportowego piekarskiego Mosiru informujące o tym, co ciekawego dzieje się i co ciekawego dziać będzie się w piekarskim sporcie. Dzisiaj, podobnie jak w ubiegłym tygodniu, ze względu na pandemię, no nie będziemy mieć gościa w naszym studiu. Też staramy się trzymać wytycznych, które zostały nam przekazane, dlatego na tą chwilę żadnego gościa w studiu nie będziemy mieć. Mamy nadzieję, że ta sytuacja w miarę szybko ulegnie zmianie i będziemy mogli gości już do naszego studia zapraszać. Tak więc zapraszam Państwa do wysłuchania informacji o tym, co ciekawego działo się i co ciekawego dziać będzie się w piekarskim sporcie w najbliższym czasie. Niestety ze względu na panującą pandemię nie udało nam się zorganizować imprez sportowych zaplanowanych na ubiegły weekend, a były to rozgrywki piekarskie amatorskie Ligi Koszykarskich Trójek, które miały się właśnie rozpocząć w niedzielę 25 października. W sobotę, dzień wcześniej, miał odbyć się jubileusz 25-lecia sekcji strzeleckiej piekarskiego Mosiru. No niestety te dwie imprezy zostały przełożone. Mamy nadzieję, że uda nam się te imprezy zorganizować w późniejszym terminie. Oby to było jak najwcześniej i jak najszybciej udało nam się imprezy sportowe organizować. A jeżeli już mówimy o imprezach sportowych, no to w ubiegły weekend, w ubiegłą sobotę i niedzielę w hali sportowej Mosiru przy ulicy Ziętka 60 odbyły się międzynarodowe mistrzostwa Masters w podnoszeniu ciężarów. W zawodach tych wystartowali zawodnicy z całego praktycznie naszego kraju. Dwa dni imprezy, kilka godzin dźwigania ciężarów. No i ogromne sukcesy naszych piekarskich sztangistów, które teraz Państwu postaram się troszkę przybliżyć. Wśród kobiet Tosia Kurtok zajęła pierwsze miejsce w kategorii 55 kg, a Dominika Kadłubiec również była najlepsza w kategorii 64 kg. Jeżeli chodzi o mężczyzn, tutaj w kategorii wiekowej 30-34 lata, drugie miejsce zajął Mateusz Mundzik w kategorii 96 kg, również drugie miejsce zajął Mateusz Winkler w kategorii 102 kg, no a trzecie miejsce zajął Jakub Birnbach w kategorii 89 kg. Jeżeli chodzi o kategorię wiekową 35-39 lat, tutaj najlepszy był Artur Borecki w kategorii 102 kg, natomiast w kategorii 89 kg drugie miejsce zajął Arkadiusz Tomala. No i ostatnia grupa wiekowa, grupa 40-44 lata, tutaj bezkonkurencyjny, najlepszy, pierwsze miejsce zajął Dariusz Szymański w kategorii 89 kg, Dariusz w dwuboju dźwignął 233 kg, Natomiast w grupie wiekowej, w trzeciej grupie wiekowej, Rafał Wiesiołek zajął również pierwsze miejsce w kategorii 89 kg. Dodatkowo trzeba podkreślić, iż Dariusz Szymański wygrał swoją grupę wiekową Open, natomiast trzeci Open w swojej grupie wiekowej był Rafał Wiesiołek. Tak więc gratulujemy sukcesu naszym sztangistom. Duże sukcesy. Mamy nadzieję, że również młodzież pójdzie śladami tych troszkę starszych i również będzie osiągała podobne sukcesy do swoich kolegów. W ostatni weekend również odbyły się mecze z udziałem naszych piekarskich drużyn. Jeżeli chodzi o klasę okręgową, tutaj jeden punkt w spotkaniu wyjazdowym zdobyli Czarni Kozowa Góra, którzy zremisowali z Unią Strzygnica 3-3. No niestety porażkę w spotkaniu w Miechowicach z Silezją poniósł Orzeł Białe Brzeziny. Orzeł przegrał ten mecz 3-2. W klasie A Orkan Dąbrówka Wielka 2-2 zremisował swój mecz z Sokołem z Wrocławice, a w rozgrywkach klasy B wysokie zwycięstwo 7-0 odniosła Andaluzja, która pokonała rezerwy Górnika Bobrowniki Śląskie, no a swoje spotkanie wygrały rezerwy Czarnych Kozowa Góra, którzy 2-1 pokonali rezerwy Unii Strzybnica. Tak jak powiedziałem, w ubiegły weekend imprezy sportowe zostały odwołane. My planujemy na listopad zorganizowanie kilku imprez sportowych. O tym, czy te imprezy będą organizowane, czy uda nam się te imprezy zorganizować. Oczywiście powiadomimy Państwa w najbliższym wydaniu naszego magazynu. Też zobaczymy, jakie będą nowe obostrzenia, no i czy będziemy mogli takie imprezy sportowe organizować. Natomiast mimo wszystko chcemy dla Państwa przygotować kolejną rywalizację sportową, podobną do rywalizacji, która odbyła się w maju i w wakacje. Były to rywalizacje Lecymy, Jademy, Duri z Mosirem. Natomiast teraz nasze zmagania chcieliśmy nazwać jako jesienne zmagania z Mosirem. Będą to bardzo podobne zmagania do tych, które miały miejsce i w maju, i w wakacje. Będą Państwo biegać, będą Państwo chodzić na kijkach, będą Państwo jeździć na rowerze i po każdym tygodniu tych swoich zmagań wysyłają nam Państwo swoje wyniki, swoje screeny z aplikacji, mety, wyniki. Oczywiście będziemy w każdym tygodniu sumować. No i na koniec listopada wybierzemy te osoby, które najwięcej kilometrów przebiegły, najwięcej kilometrów przejechały na rowerze, czy najwięcej kilometrów wychodziły, jeżeli chodzi o rywalizację Nordic Walking.
Jedyna taka zmiana w porównaniu do tych rywalizacji, które miały miejsce troszkę wcześniej, to jest taka, że też będziemy wyróżniać stowarzyszenia, kluby, różnego rodzaju instytucje. Tak więc my będziemy też prosili Państwa, żeby w swoim zgłoszeniu wysyłać nam nazwę swojej grupy, którą Państwo reprezentują, czy to jest klub, stowarzyszenie, czy jakaś instytucja. No i my na końcu również te instytucje będziemy starali się w jakiś sposób nagrodzić. W najbliższym czasie oczywiście dziać również się będzie to, że będą mecze rozgrywane w najbliższy weekend na naszych obiektach sportowych. Na obiekcie Mosiru przy ulicy Olimpijskiej 3 w klasie okręgowej jutro Czarni Kozowa Góra o 14 zagrają z rezerwami Górnika Bobrowniki Śląskie, a również jutro o godzinie 14 Orzy Białej Brzeziny podejmować będzie Unia Strzybnica. Jeżeli chodzi o rozgrywki klasy A, Orkan wyjedzie do Połomi, gdzie zagra również w sobotę o godzinie 14 mecz Iskrą Połomia. No i ostatnie dwa mecze, które odbędą się w sobotę o godzinie 14, to są spotkania wyjazdowe. Andaluzja zagra spotkanie wyjazdowe z drużyną Orła Koty, natomiast rezerwy Czarnych Kozowa Góra wyjadą na spotkanie wyjazdowe z drużyną Tęczy Zędek. To tyle, jeżeli chodzi o nasze wiadomości sportowe w dniu dzisiejszym. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszych wiadomości. Ja oczywiście przypominam szczegółowe informacje o wszystkich imprezach, o naszej działalności można uzyskać wchodząc na stronę internetową Piekarskiego Mosiru, na naszego Facebooka oraz na naszego Instagrama. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i do widzenia, do zobaczenia w przyszłym tygodniu.